Serdecznie witamy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy studiować lekcje szkoły sobotniej. Dzisiejszy tytuł lekcji brzmi Prawo i Ewangelia. Wraz ze mną dzisiaj są Janusz, Jakub, Klaudia i Małgorzata. Pomódlmy się z Januszem. Dobry Boże, dziękujemy za Twoje błogosławieństwo i Twoje słowo, jakie nam dajesz, które może nas pouczać o tym, jak mamy w naszym życiu postępować, jak mamy okazywać miłość do Ciebie i miłość do naszych bliźnich. Chcemy, Panie, abyśmy mogli w tym słowie znaleźć wskazówki, które nas poprowadzą prosto do Ciebie, prosto do życia wiecznego. Bądź z nami, Panie, prosimy o to. Amen. Amen. Prawo jest nieodłączne w każdej sferze życia. Jeżeli ma być porządek, jeżeli ma być szczęście, również musi być prawo. Prawo Boże sprawiało kontrowersje wielokrotnie w różnych miejscach, w różnych czasach. Kilka lat temu jeden z sędziów w Stanach Zjednoczonych postanowił, że wstawi prawo Boże 10 przykazań do swojego sądu. A tym popadł w niełaskę, prawo to musiało być usunięte. On wyszedł z założenia, że prawo Boże jest prawem ogólnym, prawem moralnym, prawem obowiązującym wszystkich ludzi. Drodzy, jak to jest z prawem Bożym? Czy prawo Boże było potrzebne, jest potrzebne? Czy było wieczne? Jak to jest z prawem Bożym? Jeżeli pytasz, było wieczne, czy jest wieczne? Tu już sugerujesz odpowiedź. Ja bym zadał pytanie, czy może, że jest wieczny. Na pewno. Tak. Bo tak przynajmniej wierzę, tak jestem przekonany. Tak. Jest tak uniwersalny, dotyczy takich zasadniczych, podstawowych prawd, że nie może być coś innego. Rozumiem. I to chyba świadczy o jego trwałości. Czyli prawo Boże jest od wieczności i będzie trwało na wieki. Tak wierzymy, tak? Czyli prawo Boże nie obowiązuje tylko nas tutaj na ziemi, ale obowiązuje też cały wszechświat, czyli istoty bezgrzeszne. Drodzy, jeżeli jest miejsce na prawo, czy tam, gdzie jest ustawodawca, tam, gdzie jest prawo, czy jest też miejsce na łaskę? Jeżeli jest miejsce na łaskę, to jak ta łaska w prawie Bożym się przejawia? Myślę, że łaska jest związana z prawem Bożym. Prawo Boże pokazuje nam, gdzie jesteśmy ułomni, jakie są nasze grzechy. I w sumie łaska związana jest również z grzechem. Gdyby nie było grzechu, niepotrzebna by była łaska. Tak by się mogło wydawać, że skoro jest potrzebna łaska, to prawo Boże może nie było dobre do końca. Coś było szwankujące, bo jeżeli jest prawo dobre, no to po co coś więcej? Prawo jest dobre, tylko my jesteśmy chyba za słabi do tego, żeby go można było zrealizować. Myślę, że dla istot bezgrzesznych, dla istot takich, jakimi byliśmy naraz po stworzeniu, to łaska nie byłaby potrzebna, gdybyśmy nie upadli, gdybyśmy oparli się grzechowi. I by wtedy było wszystko jasne. Prawo jest przestrzegane, jesteśmy święci, jesteśmy zbawieni. Nie potrzebujemy nawet zbawienia, bo byliśmy po prostu bezgrzeszni i wiecznie żywi, nie? Stworzeni po to, żeby żyć wiecznie. Dopiero grzech spowodował to, że musiała być łaska. Grzech i to, że ten grzech wszedł tak bardzo mocno w naturę człowieka, że nie ma możliwości, żebyśmy to prawo całkowicie, zupełnie wypełnili. Ale jednak prawo Boże zostało przestąpione, tak? Ktoś poddał pod wątpliwość, czy prawo Boże jest sprawiedliwe. Przeczytajmy może Psalm 19, tam wersety 8 i 9. Kuba, czy mogę prosić, abyś to czytał? Tak. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Czyli mamy, psalmista jasno stawia nam sprawę, że prawo Boże jest doskonałe, uczy mądrości. Moi drodzy, jak można było takie prawo
podważyć. Jak to się stało, że to prawo zostało podważone i ktoś uczynił zarzuty względem tego prawa, że jest niesprawiedliwe, niedoskonałe? Może pytanie zadam inaczej. Czy prawo Boże to tylko seria nakazów? Myślę, że nie. Nikt z nas nie lubi, kiedy coś mu się nakazuje albo coś każe zrobić. Zazwyczaj, gdy jesteśmy zmuszani, bardzo niechętnie to robimy. Może gdyby to lepiej zrozumieć, popatrzmy na naszych rodziców. Kiedy jesteśmy mali, rodzice bardzo często mówią: nie rób tego, nie idź tam, nie bierz tego, nie ruszaj. I dlaczego tak mówią nam? Przede wszystkim dlatego, żeby uchronić nas przed różnymi niebezpieczeństwami. Tak samo Pan Bóg raczej nie mówi do nas: nie rób tego, ale to jest Jego rada. Mhm. Przede wszystkim dlatego, żebyśmy byli szczęśliwsi i żeby uchronić nas przed różnymi niebezpieczeństwami, sytuacjami. Super. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że prawo Boże, nie wiem, czy się za daleko nie posunę, ale to prawo Boże, jakie my znamy, to jest prawo Boże dotyczące upadłej, grzesznej ludzkości. Zanim nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli, to prawo pewnie troszkę inaczej, w innej wersji było. Tam było powiedziane pewnie, wszyscy wiedzieli o tym, że Bóg was kocha, Bóg was miłuje, że Bóg wam wszystko daje, chce, żebyście byli szczęśliwi. Wy tylko nie musicie dostosować się do jego przepisów takich administracyjnych, żeby z tego drzewa nic nie zrywać, prawda? I to zasadniczo jest wszystko. Dopiero później, kiedy ludzie zgrzeszyli, kiedy stali się grzeszni i śmiertelni, mogło wejść takie prawo jak nie zabijaj, albo nie cudzołóż, albo nie kradnij, no bo przedtem to nie miało sensu takie rzeczy. I to jest wersja dla ludzi, prawda? W wieczności pewnie to prawo znowu będzie troszkę zmodyfikowane inaczej, kiedy my będziemy już przemienieni i sprawiedliwi, wiecznie szczęśliwi, to też takie przepisy już nie będą potrzebne. Tak samo zresztą, jak to prawo szeroko pojęte brzmiało trochę inaczej w wersji dla Żydów, a inaczej w tej chwili my jako chrześcijanie na niego podchodzimy. Tak. Miało ono wiele innych różnych dodatkowych przepisów i punktów, aneksów, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, które dotyczyły danej sytuacji, danych okoliczności, w których się ci ludzie znajdowali wtedy. I to były bardzo istotne, ważne przepisy, które im pomagały, które ich chroniły, które ich zabezpieczały, które im ułatwiały sposób życia wręcz. No właśnie, więc warto sobie zadać pytanie, czy są różne odcienie prawa? Czy są różne prawa? Czy są jakieś rodzaje prawa? Czy były prawa, które oni przestrzegali, a my już dzisiaj przestrzegać nie musimy? Z Biblii, tak jak czytamy Biblię, to wiemy, możemy wyróżnić takie trzy rodzaje prawa właściwie. Mamy prawo cywilne, tak to nazwijmy, które dotyczyło Izraela jako narodu, jako państwa. Oni musieli jakoś funkcjonować, mieć jakąś organizację. Tak więc ono już nas w tej chwili nie dotyczy, bo my nie jesteśmy takim narodem. Mamy prawo ceremonialne, które dotyczyło z kolei służby świątynnej. Tego wszystkiego, co było związane ze świątynią, z ofiarami. Tak, świątyni też już nie mamy, bo wiemy, że to zostało wypełnione. Więc też trudno, żebyśmy zachowywali tak te przepisy, skoro one już nie mają jakby znaczenia. No i mamy prawo moralne, tak, czyli dekalog i to wszystko, co wiąże się z dekalogiem. Tak? I to jest prawo, które obowiązywało, jak czytamy Biblię, to mamy już od Edenu to prawo i jest wspomniane o nim już pierwsi ludzie i dalej tak oni to prawo zachowywali. Tak. I dlatego to jest takie prawo, które i nas dzisiaj obowiązuje. Czyli wyraźnie widać tą różnicę między częścią prawa a inną częścią prawa. Tak? Czy możemy to nazwać te 10 przykazań, które dopiero zostały spisane na górze Synaj? Czy to jest to prawo, które obowiązywało już przed nadaniem, przed spisaniem, obowiązuje nas? Prawo Boże, prawo moralne, myślę, że to jest takie prawo uniwersalne, które de facto odbija się we wszystkich prawach, jakie istnieją na ziemi. Nawet prawa zupełnie niezwiązane z religią albo z innych religii, zasadniczo te wszystkie elementy powtarzają. Każde prawo ma służyć po to, żeby ludziom żyło się dobrze, bezpiecznie. I de facto, jak popatrzymy na prawo Boże, to ono jest pokierowane i podyktowane
tym uczuciem głębokim, jakie Bóg miał do człowieka. Mhm. Po prostu miłością. Mhm. Miłość, jaką Bóg do ludzi objawiał, jaka jest jego naturą, powodowała to, że on takie prawo dał ludziom, żeby po prostu oni byli bezpieczni. Tak. Mi też właśnie się prawo Boże kojarzy z takim, jakby takim ogrodzeniem dla nas. Kiedy właśnie my wychodzimy poza to ogrodzenie, tam czeka coś złego. I dlatego Pan Bóg wie, że dał nam to prawo, aby nas chronić przed tym, co jest za tym ogrodzeniem, za tym murem prawa Bożego. Super. Dziękuję bardzo. Czyli prawo Boże to nie tylko seria nakazów, ale to jest mur, który nas ochrania, który nas prowadzi i który pozostanie z nami. Tak? Ale czy prawo Boże się kiedyś wypełni? Czy 10 przykazań kiedyś straci na ważności? Może, jeżeli można takie pytanie zadać. Czy któregoś dnia coś się zmieni? No, jak będziemy w niebie, to będziemy wśród samych istot bezgrzesznych. I nie wiem, czy takie nie kradnij, czy nie zabijaj, czy to będą takie prawa, które będą akurat takie bardzo ważne. Gdzie wszyscy będą się kochali, szanowali. I to już dzisiaj, jeżeli jesteśmy wśród ludzi, którzy się szanują, którzy się jakimiś takimi zasadami kierują miłości i dobra wspólnego, czujemy się bezpiecznie. Tak. Czujemy się spokojnie. W takich okolicach, gdzie ludzie się dobrze wszyscy znają, ufają sobie, to są domy na noc niezamykane na przykład. Prawda? Nie ma mowy o jakichś systemach alarmowych czy czegoś takiego. Ludzie spokojnie wychodzą wieczorem na ulicę, spacerują sobie, idą do parku czy do lasu, bo się niczego nie boją. Bo po prostu no tamto prawo jest niepotrzebne. I tak będzie chyba w niebie. Nawet tam zwierzęta będą wiedziały o tym, że mają nam nie grozić. Dzisiaj zawsze możemy spotkać jeszcze zwierzę, które w taki sposób nam zagrozi, bo taka jest jego natura. Mhm. Tam natura wszystkich będzie tak przemieniona, że to prawo będzie niepotrzebne, ale będą elementy tego prawa, przynajmniej te pierwsze, te, które mówią, kim jest Bóg, jak go szanować, jak mu okazywać cześć, to będą rzeczy, które będziemy z radością o tym pamiętali i zawsze wypełniali. Ja myślę, że to może nie tyle prawo będzie samo prawo niepotrzebne, bo ono jest niezmienne i jest, ale po prostu niepotrzebnie będzie mówić o tym, tak? Bo tak jak w raju niepotrzebne było mówić Adamowi, wy nie zabijaj albo nie kradnij, tak? I dopiero później, ale to cały czas było, tak? To ten raj się opierał na tym, że nie zabijali, nie kradli, święcili sabat i tak dalej. I tak samo ono nie straci swojego znaczenia, tylko potrzeba przypominania o nim po prostu nie będzie już sensowna. Tak jak Pan Jezus powiedział, prawda, że to prawo wynika z prawa. To, co On powiedział, co Pan Jezus powiedział, że prawo miłuj bliźniego swojego i Pana Boga, prawda, to tutaj to się w tym zawiera. Czyli nie tylko to, co jest zapisane w 10 przykazaniach, to jest rozwinięcie tych dwóch praw. Czyli na pewno prawo to będziemy zachowywać, tylko powiedzmy to prawo i się adaptuje do warunków, w jakich się znajdujemy. Drodzy, dalej. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego, jeżeli z łaski jesteśmy zbawieni, bo wiemy, jako chrześcijanie, jako protestanci, wyznajemy, że jesteśmy zbawieni z łaski. I tam, jeżeli ktoś może przeczytać Rzymian, rozdział 7 i tam werset 7. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił. Nie pożądaj. Rozwinijmy tę myśl. W takim razie, jakie jest znaczenie prawa, jaki jest sens prawa według tego, co apostoł Paweł tutaj powiedział? Po co nam prawo było dane? Po prostu, żeby poznać, jaki jest grzech. Tak. I co jest grzechem. Dziękuję bardzo. No prawo pokazuje, tak jak Gosia powiedziała, prawo pokazuje, co jest złego. Tak to, że my mamy łaskę, jeżeli jesteśmy zbawieni z łaski,
no to nie oznacza, że teraz możemy robić wszystko, bo jest łaska i teraz cokolwiek zrobimy, to będzie łaska. No to jest tak jak w prawie ziemskim. Jest ułaskawienie, tak? Nie wiem, prezydent czy tam ktoś może ułaskawić przestępcę, ale no nie będzie ułaskawiał go, jeśli on zostanie ułaskawiony i potem znowu zrobi to samo i znowu będzie prosił, bo jest możliwość ułaskawienia, tak? Więc prawo dostaliśmy po to, żeby wiedzieć, okej, mam łaskę, ale teraz ja nie mogę sobie robić tego, co chcę, tak? Tylko istnieją pewne wymagania, które mnie obowiązują jednak. Dziękuję bardzo. Tak. Drodzy, czyli wiemy, że prawo było dane po to, aby nam ukazać grzech. Ale moi drodzy, czy są jakieś wymierne korzyści zachowywania prawa dzisiaj? Czy jest coś, co możemy dzisiaj zobaczyć, że zachowywanie prawa Bożego daje nam jakieś wymierne korzyści? Wiecie, żyjemy w takiej kulturze, która wszystko chce mieć tu i teraz. Więc co mamy tu i teraz ze względu na zachowywanie prawa Bożego? Ja pamiętam, to było dosyć niedawno, właściwie przez całe moje życie tak się przewijała pewna sytuacja, kiedy wśród kolegów, czy to w szkole, czy takich bliższych przyjaciół, były pewne sytuacje, które tak sprawiały, że powinien robić to, co oni. Ale dzięki prawu Bożemu wiedziałem, że nie wolno tego robić. Tak. I naprawdę wśród tych kolegów, dzięki temu, że zachowywałem to prawo Boże, miałem pewne zasady, oni po prostu nie szanowali. I człowiek, który ma pewne zasady, on zawsze będzie szanowany. I nawet oni później mnie obserwowali, wystawiali mnie na próbę, czy ja jestem szczery w tym, co robię. I po prostu jestem pewny, że kiedybym uległ im jakimś naleganiom, czy coś, bym stracił u nich szacunek. I to było właśnie takim... Sam doświadczyłem tego, jak prawo Boże też daje nam taką pewną ochronę w sferze takiej społecznej. W aspekcie społecznym, aspekt społeczny, prawda? Warto podkreślić. Ale przestrzeganie prawa Bożego może nam samym dawać wymierne korzyści, bo przecież przykazanie nie zabijaj, to znaczy nie tylko zabij kogoś, ale też nie zabijaj siebie. Tak. Jeżeli my troszczymy się o nasze zdrowie w odpowiedni sposób, go traktując, to jednocześnie go chronimy, czyli go nie niszczymy, nie zabijamy się. I to nam daje po prostu lepsze samopoczucie, zdrowie, sprawność, spokojne życie. Nie stajemy się uciążliwi dla kogoś, tylko jesteśmy po prostu dobrzy w tym wszystkim. Dobrze nam jest po prostu, nam samym. Czyli prawo Boże ma wiele różnych aspektów. Jednym z aspektów jest nawet to, że jednym z tych aspektów jest nawet, czy to szacunek, czy to możemy w ten sposób zwiastować, po prostu być przykładem, czy też taki aspekt nam bliski, naszemu ciału, bym powiedział, czyli zachowujemy pewne normy, pewne prawa, pewne normy moralne, które są dobre, po prostu dobre dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia. Poza tym to też są takie sprawy wymienne. Dzisiaj w świecie, jeżeli już znajdziemy jakąś pracę, to bardzo często wymagane jest od nas, żebyśmy byli dyspozycyjni. Tak. 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. I nie liczy się to, jak to na nasze zdrowie oddziaływuje, na nasze poczucie, samopoczucie, na naszą psychikę, ale tak często jest. A jeżeli my chcemy mieć ten czas jakiś wyjątkowy, wyłączny, to po prostu my stajemy często w problemie do tych okoliczności, jakie są wokół nas. Ale bardzo często ja się spotkałem już z takimi postawami, że nam ludzie zazdroszczą, że my mamy ten jeden dzień wolny, że możemy wszystko zostawić, biznesy jakie by nie były, pozamykać i powiedzieć koniec, teraz mam wolny, mam sabat i to jest czas dla Boga. Takich spotkałem ludzi, którzy właśnie w takim tym dyspozycyjności pracują wręcz do upadłego, no i powiedzieli, a wy to macie dobrze. I w ten właśnie sposób dotarliśmy do kolejnej ważnej kwestii. I ta jest poruszona w Księdze Jakuba i tutaj rozdział 2, werset 10. Może proszę, kto pierwszy znajdzie, ten przeczyta, tak? Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchyby w jednym, stanie się winnym wszystkiego. No właśnie. Więc warto zadać sobie pytanie, czy jako chrześcijanie, nie mówimy o tym, że łamiemy Boże prawo,
wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy łamiemy Boże prawo raz na jakiś czas. Jest łaska, aby nam to, aby nam zadośćuczynić, aby w jakiś sposób nam przywrócić nam na stosunek do Boga, właściwy stosunek do Boga. Ale o czym mówi tutaj Jakub? O czym mówi w tym co ma na myśli? Do czego możemy to odnieść? No my często byśmy tak chcieli się trochę potargować z Panem Bogiem, że przecież ten mój przypadek był taki bardzo znikomy, nie taki groźny, nie, mało szkodliwy. Tak. Dzisiaj mamy często takie orzeczenia, że to było wykroczenie mało szkodliwe dla porządku publicznego, prawda? I tak. Jest albo odrzucana sprawa z wokandy, albo uniewinniana, bo to się okazuje coś nic takiego łatwego. A u Pana Boga jednak to jakoś jest inaczej traktowane, że on już to ma jedną miarkę jakby. Mhm. Że wszystkich jednakowo potraktuje. I obojętnie, czy ty skłamiesz tylko coś tam półsłówkiem, czy ty zabijesz kogo, to jesteś winny. Tak. Może z naszego punktu widzenia to takie się wydaje, po ludzku byśmy chcieli z tym dyskutować. Nie? A jednak jak się na tym zastanowić do głębi, to takie no niby zerwanie jabłka tylko, prawda, spowodowało tyle nieszczęść na całą ludzkość. Czyli Boże prawo jest doskonałe. Boże prawo jest taką całością. Ja pamiętam jeszcze kiedyś, jak byłam małą dziewczynką, jak chodziłam na religię i uczono nas, pokazywano prawo Boże, te 10 przykazań jako taki łańcuch. Tak, że on jest powiązany ze sobą. I teraz, jeśli my wyjmiemy z łańcucha jedno ogniwo chociażby, no to mamy przerwę. Albo ten przykład, który Jakub podał, kiedy mamy mur. Jeśli z muru wyjmiemy jedną, dwie cegły, to mamy dziurę. I przez tą dziurę coś może się dostać, co nam... Tak więc tak naprawdę nie ma znaczenia, czy my zachowujemy 9 przykazań, a jednego nie, czy 9 łamiemy, a jedno zachowujemy. Tak? To jest to samo i tutaj właśnie apostoł Jakub o tym mówi, że jeśli nie zachowujesz jednego, no to tak jakbyś wszystkie, bo po prostu sam sobie szkodzisz. Zostawiasz furtkę szatanowi, gdzie on przychodzi i mówi, aha, tu cię mam. Tam święcisz sobotę, ale tu cię mam. Super, dziękuję bardzo. Tak jak też mamy napisaną pewną zasadę, że za grzech jest śmierć, za jeden grzech. Tak. I to nie, że 10, 5, wystarczy jeden. Nieważne z jakiego paragrafu prawa Bożego, ale po prostu prawo Boże, złamanie choć aż jednego prawa Bożego, trzeba się liczyć z tym, że ono domaga się śmierci za ten uczynek. Za jeden grzech. Tak. Dziękuję bardzo. Tak. Ale z drugiej strony całe szczęście, że, ale to chyba nawet może w tym studium akurat tego tak mocno nie podkreślamy, ale Pan Bóg na tym nie poprzestał. To są, prawda? No, gdyby Pan Bóg na tym poprzestał, no to by nie było, nie miałoby sensu nasze życie, nasze działanie, nasze modlitwy, nasze troski, nawet nasze dzisiejsze tutaj siedzenie by też nic nie miało znaczenia. W takim razie prawo Boże nas nie ogranicza, tak? Czy możemy tak stwierdzić? Bo prawo z reguły ma to do siebie, że ogranicza, prawda? Ograniczenia prędkości, zakazy, nakazy. Czy prawo Boże nas ogranicza? Ja myślę, że to tak po ludzku myślimy, prawda? Bo my kojarzymy prawo, czegoś nam nie wolno, to znaczy, że to nas ogranicza, tak? No a no, chociażby zakaz tak szybkiej jazdy tam, no on ma coś na celu. Ma na celu, żeby, jeśli jest oczywiście mądry, bo są różne jakieś tam głupie, tak w różnych, ale jeśli jest to mądry i taki rzeczywiście wyważony, ma na celu, żeby po prostu nie było wypadku. Mhm. Więc jakie to jest ograniczenie, no? Więc jeśli ja teraz sobie myślę, ojejku, wstaję rano i ja teraz tak nie mogę zabijać, nie mogę kraść, nie mogę, nie wiem, kłamać, no to rzeczywiście, no to jest ograniczenie. Ale jeśli ja wiem, że to jest dla mojego dobra, bo jak zabiję, to raz, że komuś zrobię krzywdę, a dwa, że no sama też jakieś konsekwencje za to poniosę, no to jest dla mojego dobra tylko, więc myślę, że każde prawo nie ma na celu, każde dobre prawo może tak. Nie ma na celu ograniczania, tak? I tym bardziej prawo Boże, które jest doskonałe, jak czytaliśmy. Ja miałem w tym tygodniu takie doświadczenie a propos przestrzegania prawa drogowego. Jechałem trasą, którą niedawno pokonywałem sam, tymi samymi miejscami, tym samym rozkładem minutowym z człowiekiem, który, znaczy z kierowcą,
który jako kierowca był bardzo skrupulatny, przestrzegał przepisów drogowych. Był to, bo jest to policjant, któremu by było nieładnie, jak gdyby został schwytany, na przykład przyszłoby mu do komendy, prawda, zdjęcie z fotoradaru. To trochę, nie bardzo pasuje. I tak jechał naprawdę przepisowo. Na początku tak sobie myślałem, no ciekawe jak to będzie, jak tak 70, 70, 90 maksymalnie wszystko. Ja jechałem dużo szybciej tą trasą. Mówię, no braknie nam czasu, ciekawe jak się zmieścimy. Wyobraźcie sobie, że byliśmy wszędzie wcześniej, szybciej niż ja, jechając dużo szybciej. Bardzo ostro miejscami, prawda? Że poza tym jeszcze, żeśmy na tym odnieśli korzyści, bo spalanie było nie 9 litrów na 100, a 7 na 100. Prawda? I spokojnie wszystko, więc jestem pod wielkim wrażeniem. Co może przestrzeganie prawa zrobić? Tak. Dziękuję. Tym bardziej, że Pan Bóg nie daje nam jakichś głupich przepisów, tak? Typu, tak. Nie wiem, nie ubieraj się na różowo na przykład, nie? Bo tylko to są przepisy bardzo, one są bardzo proste w swoim, tak. W swoim brzmieniu, ale obejmują wiele najważniejszych rzeczy, tak? Nie takich bardzo ważnych, a nie jakichś tam szczegółów, które właśnie wstają i mówią, ojej, nie mogę się ubrać na różowo, bo Pan Bóg tak powiedział, nie? Więc to jest bardzo mądre prawo. Dziękuję. W takim razie prawo Boże nas nie ogranicza. Prawo Boże wskazuje nam na drogę do lepszego życia. Kierując się Bożymi zasadami, mamy szansę nie tylko żyć lepiej w przyszłości czy w wieczności, ale mamy szansę lepiej żyć tu na ziemi. Dlatego dziękujmy Panu za Jego prawo, za Jego dobre nakazy, za te dobre zakazy. I przede wszystkim dziękujmy za łaskę, którą dał nam swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękuję bardzo. Pomodlimy się teraz i zakończymy naszą lekcję. Drogi Ojcze i Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za prawo, które nam dałeś, za to, że jest ono doskonałe, prawe i za to, że dałeś je do swojej wielkiej miłości. Chcemy je zachowywać. Panie, Ty wiesz, że często nam nie dostaje, ale tam, gdzie nam nie dostaje, tam przychodzi łaska Twoja. Dlatego ucz nas miłości swojej, tak abyśmy mogli rozwijać się na Twoje podobieństwo. Tobie oddajmy wszelką cześć i chwałę, dlatego, że to wszystko nie w naszej mocy, ale w Twojej mocy może się stać. Amen. Amen. Serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy Was ponownie za tydzień. Tytuł następnej lekcji brzmi Życie chrześcijańskie. A na ten tydzień pozostawiamy Wam, życzymy Wam wszystkiego dobrego, błogosławieństw Bożych i widzimy się w przyszłym tygodniu.